Witam Was wszystkich i bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek z serii Warhammer Online Age of Reckoning na serwerze Return of the Reckoning. Zatem lecimy, co się dzieje, zobaczymy, co jest dalej. Och, moje plecy. Loading. Norska. To most of the Empire's cities, Norska is a wild and untamed land rife with the dangerous creatures. Thought such perceptions may be true in the Norska northernmost provinces. The lands southern border practically civilized. Brave adventurers and the common folk of the Empire. Dobra, coś mi nie wyszło. While the forces of destruction converge upon the village of Thorshavn, hordes of greenskins unite with chaos warbands, while regiments of dark elves heed the call to war. It is unto this spectacle that you have come, willing to lend your hand to the destruction of the dwarfs, the high elves, and the Empire itself. Huh. Bezki, tu mam wrażenie, że faktycznie gram w Warcrafta i gram nieumarłymi. Nie chcę tutorialu. Nie lubię tutoriali. Zamknij mordę. Zamknij się. Proszę. Dobrze. To jest nasza postać. I pierwsze, co mi się rzucało na oczy, to... Co to kurde jest? Show beginner's helps. Dobra, nic nie widzę. Pewnie błąd gry. Najważniejsze... Samemu móc się zapoznać z tym, co prezentuje twoja klawiatura. Sprawdź dokładnie każdy przycisk, co robi, bo tutaj można naprawdę się trochę namieszać. Zacznijmy od tego. P to jest przedstawienie postaci. Barks, louds, characters. Okej, okay, fajnie. Czy możemy to podnieść? Nie możemy. Trochę ból. Ja bym wolał na przykład mieć to gdzie indziej. Ale cóż. Dobra, co dalej? Sprawdzam kolejne przyciski. To jest pod literką L. Co to jest? Nie wiem. Open Partisan Warbands. No, to już wiemy. Ło, wybuchy. Nasza książka informacji. Questy, War Story, Achievements, Rewards, History and Lore. Bardzo fajna sprawa. Ja wiadomo. Dwarfy nienawidzą zielonoskórych, Imperium nienawidzi chaosu, elfy nienawidzą elfów. Typical. Not her warparts. Czy to się czymś różni? Nie widzę. No i bestiariusz. Bardzo fajna sprawa. Póki co niewiele. Wszystko jest tu opisane. To było pod literką K. Jedziemy dalej. Pod literką H mamy pomoc. Pod G mamy gildię. Von Help. Okej. Pod literką X wyciąganie broni. O, pod V mamy to, czego szukaliśmy. Abilities. Normalny atak, warto sobie przyciągnąć. Flash of Chaos, warto sobie przyciągnąć. Ucieczka, warto sobie przyciągnąć. To i to. Nie wiem, co to daje, nie wiem, co to działa. To mamy inne motywy. Charm, Dagger, Robe. Dobra, tym się chyba posługujemy. Aha. Wszystko, dobra. To było pod V, pod B mamy Backpack. Dobrze. Pod M mapa. Jesteśmy tutaj. No to bardzo fajnie. No. Pod slashem zapytajnikiem mamy czat. Albo pod enterem. Okej. Okay. Wszystko wiemy. Jakbyśmy nie wiedzieli, zawsze u góry mamy napisane wszystko. A, widzicie, ja próbowałem was tu szukać, ale pomimo wszystko jestem miłym człowiekiem, więc powiem. Okej, okay, mamy tutaj pierwszy quest dla rekrutów. Wybieramy go. Jeżeli ludzie chcą się zainteresować tym, wiadomo, można poczytać. Jeżeli nie, sprawdzamy mapę, gdzie nas prowadzi. Minimapa w prawym górnym rogu, bardzo miła, bardzo wyraźna, przejrzysta, przyjemna. Bardzo fajnie. Mamy iść póki co do tego gościa. Możemy użyć fli, żeby szybciej pobiegać, ale tylko przez parę sekund. Wow! Ale coś tu się mitnie. Bez sensu. User settings.
Video. Custom. To jest wszystko na ten. Dobra. Mimo, że jest to na high mod, na cały czas 30 FPS-ów, więc powinno być ok, ale nie wiem, co się dzieje. Ok, mamy kolejnego questa. Możemy dostać jakieś gówno. Świetnie. Skoro już jesteśmy w stanie zdobywać gówno, możemy się odwrócić i zacząć zbierać tutaj. Pewnie to. Wow, małe nurglingi. Słodko. Aha, co to było? Flash of Chaos. No bij go. Andrzej, bij. Co my tu mamy? A Pulse of Chaos that restores 62 health to an ally. Fajnie. Co my tak? No cost, coś tam, coś tam. Auto loot. A co to jest? 25 action pointsów. Aha, bo tu ja nie mam many, mam action pointsy. 2 sekundy kastowania. Power leash out, czyli corporeal damage. Fajnie, to jest jakieś gówno, nie mam pojęcia od czego. Zobaczmy. When this ability is toggle on, you are the harbinger of doom, converting your hell power, willpower and healing series of bonus from items into magic power, intelligence and magic. When this ability is toggled off, you are the harbinger of change, converting your magic power, intelligence and magic critical chance bonus from items into healing power, willpower and healing critical strike. Aha, innymi słowy, możemy być albo motherfuckers, albo nie. Kurczę, prawie żeśmy go zabili. Dobra, a spróbujmy z daleka tego myknąć. Myk. Jeszcze raz. Myk. No, wygląda to przejrzyście. 3 na 3, wracamy do gościa. Można skakać, to jest bardzo przyjemna rzecz. Nigdy nie lubiłem w grach, że jak nie można było skakać, to było bardzo wkurzające. Okej. Okay. Prove yourself, dziękuję, dziękuję. No i teraz możemy... backpack. Użyć przedmiotu, które założyliśmy. Fajnie. Do tego potrzebny nam jest również P. Jej. Jeżeli chcemy coś sprawdzać, przymierzać, musimy włączyć te dwa. Bullshit. Okej. Okay. Kolejne questy. Idziemy dalej. Co nas tutaj czeka? Musimy... Speak to the Caltira, the Demon Color. No dobra. O, Holender. Jakiś dead motherfucker. You're dead. Not big surprise. Okej. Okay. Jezus Maria, co to jest? Pink horror. To chyba jest slanesza jakaś bestyjka. Dark Fate, okej. Okay. Bierzemy wszystko, co się da. Wiadomo, to jest typical MMORPG. Nie zainteresujemy się historią, tylko nakurzamy po prostu po kolei questy. Co musimy zrobić? Boner of the Dead. Awake on spirits i coś tam. Mamy tu orka. Chopper. Chop, chop, motherfucker. Chop, chop, motherfucker. Chop, chop. No to leci, nakurzamy. Okej, okay, jeden padł. Coś, no, Boner of the Dead. Jest świetnie. Jak widzimy, są ludzie, są gracze. Więc nie jesteśmy na pewno sami. Bardzo fajnie. Jest naprawdę piękna rzecz, że nie musimy naprawdę w to grać samemu. Tu jest około... To jest serwer przygotowany na 400 graczy mimo wszystko. To nie jest dużo. Ale jak na tą grę, to jest jedyny w sumie serwer, no jest naprawdę całkiem spoko. Okej, okay, co my tu mamy? Dobra, część questu zrobiona. Można jej się oddać. Szkoda, że tu nie ma sprintu tak naturalnie wbudowanego. Dark Fate, okej. Okay. Dziękuję, complete. Aha, sobie muszę wybrać. Czy ja chcę minimum rank 1, blind, infinite, dormant, drought? Oczywiście, że nie. Dobra, kolejny training, coś tam, dzięki, dzięki. Buty, świetnie. Mapa pokazuje nam iść, że mam do środka. Zatem lecimy.
Czy coś się zmieniło? Czy jakieś bonusy tam doszły? Nie. Nic do mnie doszło. Zabijamy. Lecimy, lecimy. I myk, nie żyjesz. Coś tam podniosło? Nie. To musimy iść do środka. I chyba o to im chodzi. Oj, proszę, że plecy mi bolą. Okej, otworzyliśmy kryptę. I pierwsze, co nam stoi... Awakened Spirit! No to nakurzamy. Myk! I myk! Jeszcze raz. Czemu on wygląda jak śmierć? I dostaliśmy level za Awakened Spirit. Awakened Spirit, aha, fajnie. O Jezu, ale przycięło. Dobra, jest okej. 30 FPS. Dalej. O, Warp Reality. Inflict Damage, coś tam. O co tobie chodzi? Inflict 150 damage over... wiadomo, Dota. Damage over time. Typowe. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czy ja mam coś stąd podnosić? Chyba nie. Mam zabić tych gnojków? Okej. Okay. Jakiegoś chyba jeszcze... pseudo-bossa znaleźć. Much mi lata, kurwa. Przepraszam. Ktoś ostatnio mi napisał, że bardzo brzydko klnę, dlatego mnie nie będzie subował. Rozumiem, no, Jezu, nie będę robić z tego powodu problemów, nie? Haha. Ej, bardzo ładne combo. Gdzie pyk. Raz, dwa, trzy. I leci pierwszy shot. Dziękuję. Jak widzicie, bardzo prosta gra. Niewiele trzeba się męczyć. Niewiele naprawdę trzeba w tym robić. Mimo wszystko, naprawdę przyjemnie się gra. Dobra, powoli. O, zrobiliśmy część questa. Idziemy dalej. Aha, tutaj jakiś szczurek. O, Skaven. Okej. A ty co byś chciał? Mam dla ciebie to... Okej. Okej. To było dziwne. Okej. Nie wiem, o co chodzi, ale to było naprawdę dziwaczne. Mamy te... Ancestor Chronicles. The Heart of Battle. No nie wiem. O, tu jest. Dziękuję. Widzę, że to jest twoja część. Dobra. Skoro... Speak to the... Fear through that item. Tak, tak, siedź se tutaj. Goldry, gruba świnio. Co, ja to miałem wziąć? Chyba nie. Dobra, spadam. I'm flying! I'm flying! Help me! Co to jest za ma gówno? I kurwa, robaczek po mnie chodził. Weźcie go! Weźcie go! Jezu, no daj se no daj se siana, głupia dziwko. Ale ty nudzisz. Nic mnie nie robisz i nudzisz tylko. Dobra. Idziemy oddać questa. Ja się zastanawiam, może ja się... O kurde, rusty, cyka! Cyka, bliać! On coś tam... advice. Siemanko. Advice. Wice. Siemanko. Oh yeah. Zadanie jedno wykonane. Zadanie drugie wykonane. Pięknie. Co teraz? Teraz musimy iść dalej. Idziemy dalej robić kolejne questy. To jest tak jak w każdym MMORPG, więc tutaj nawet nie muszę się rozdrabniać nad tym, co mamy robić. To jest zbyt proste, zbyt trywialne i wiadome. Nie muszę się nad tym specjalnie rozwodzić. Dobra, dochodzimy do... Żyrokopter! Lol, co to robi żyrokopter? Okej, okay, to coś tam. Training course, świetnie. Kolejny quest, Demonic Strength. Dwarfen Gyrocopter. Chyba ja muszę
za pomocą tego. Wow. Wydaje mi się, że to powinienem był zrobić trochę inaczej, ale mimo wszystko chcę go jeszcze zaatakować. Fajnie. A to co teraz? Okej. Chyba nie wszystko tutaj jest dobrze zrobione. Po prostu może część questów zrobili na zasadzie... No dobra, to są początkowe questy. W dupie nie będziemy się spinać. Tutaj pewnie chodzi bardziej o PvP, PvE. Nie wiem. Nie wiem. No, ale tak czy siak. Gra na chwilę obecną, na sam początek prezentuje się całkiem przyjemnie, chociaż wydaje mi się, że te questy z żyrokopterami trzeba było zrobić zupełnie inaczej. Co to tobie miałem? Here to kill 1000, a coś tam. Boy Tom Abilities. Learn coś tam. Coś tam, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi tutaj. Musiałbym się chyba za bardzo w to zagłębić. Nie chcę mi się. Tak czy siak. Co my mamy teraz zrobić? Appreciate training. Oscar Hedling. Co? Ale co ja mam tutaj zrobić? Coś tam career. Bye. No dobra, nie mam. Mam zero, więc nie mogę nic zrobić. Train. No chuj. No tego też. No co, to mam train. Nieważne. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy, co nam pokaże dalej. O, widzimy, że poruszam się mimo wszystko dalej. Jej! O! Horrorki. Jakie one są złotkie. Jak jesteśmy krasnoludami, czy kimkolwiek innym, walczymy przeciwko tym słodkim małym potworkom. I to jest takiego brutalne, zabijać je bez celu, kurczę. Jak tak można, kurczę. Demonic Strength, dziękuję. Wybierz sobie health potion. Okej, co dajesz mi dalej? Accept. Select your influence reward. Cancel. Sell your rally points? Nie! A tak, może być. To jest mój punkt zbiorczy. Co tutaj? Okej, fajnie. O, to jest jakaś parówa. Ojej. Aha, no dobra. Tam mogłem coś kupić, nieważne. Nie stać mnie, nie chce mi się stać. Okej, okay, kolejne questy, wiadomo. Questy, more questy. Jakiś ork. I would like to coś tam. Nie wiem, kurczę. Odrzepcie się ode mnie, ja chcę założyć buty. Nie to, ja chcę buty, buty. Co, nie mogę założyć? Squeak herd, no jest, chcę koszulkę założyć, nie mogę. Co to jest? Book of Blinding. Return you to rail. No! Nie. To jest księga podróży, tak jak kamień teleportacyjny. Nieważne. Co ja muszę tu zrobić? Tam coś trzeba zrobić. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to ten... No to skocz! Tam jest taki mały punkcik. Czemu mam wrażenie, że to tam trzeba iść, a to... To mnie nie lubi. I? Jaki bullshit, to nie tu. I'm running away! Jimmy, debilu, na co ty... Na cholerę ty szczekasz? Nie, przypominała mi się taka akcja teraz z Malborka, jak byliśmy z znajomymi, kurczę... 3 dni srogich naparzanek, naprawdę zajebista sprawa. O ty srogi knoju. Okej. To ja tutaj mam zabijać ludzi? Okej. Nie wiem, o co chodzi, ale... Aha.
Okej, okay. Część questu zrobiona. Chest. Okej, okay. Drugi chest. A, dobra, tutaj się chyba robi wszystko na szybko. Co ja mam tutaj zrobić? Kill Empire Spearman. Okej. Okay. Spearman. Empire Spearman. Dobra, bijemy golesia od spermy. Już umrzesz. Okej, okay, fajnie. I lecimy dalej. Będzie fascynujące. Czopa, czopa. Okej, okay, next. Co to jest? Citizen. Thorstein Ancestor, Kilder Thorshafn. Coś tam. Citizen, Citizen. Citizen. Nie chcę Citizenów, chcę Supermanów. Supermanów, tego. Tego Supermana. Myk. I lecimy, red. Nie trafiłem. Dwa. I myk z nożyka. Tak. Okej, okay, trafiłem. Zabiłem jej. Myk. Umrzej. You're dead. You're dead, not big surprise. What? On biega na go? W sumie. Na pewno lepsze widoki niż kurde ten koleś. Okej. Okay. I ostatnie. I teraz się uleczymy. Jej. 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 Fajnie, udało się. Czyli bez szałów. Gdzie? Aha, idąc dalej pewnie będzie ten Thorstein i reszta, ale tymczasem... Flee. Mamusiu! Zamknij mordę. Dobra, co my tu mamy? Complete? Aha. Raczej idziemy w ciuchy. Nie chce mi się bawić w inne pierdoły. Niepotrzebne mi są na chwilę obecną. Są zbyt niskie levele, żebym miał się tym przejmować, że ja chcę jakiś kurde... Screen potion. O, a to już bym sobie wziął, bo to co mi daje? Elemental resistance, a tu mamy spiritual resistance and corporeal resistance. Offhand. Już lepiej. W końcu będę miał coś na offhandzie. A, dajesz mi questa? Zajebanjo. Kolejna gówna. More shit, please. More shit. A więc tak, myk, zamiana czaszek, haha. Mogę to wyrzucić, dziękuję. Co to jest? Bloodstain. Naprawdę to jest wrist z twarzą? Kurde. Co to za buty? 4 armora. No... jest to samo. Koszula, koszula. Wow. A to co? A to co? A co to za je? No ja wiem, co to za je. Bo to co oglądam, co to za. No i not. Paint on pick. A. Shift right click. Aha. Shift right click. Aha. Co to dało? Jestem teraz potężny? Nie? Szkoda. Nie wiem, co to dało. Pewnie to miało mnie uleczyć, czy coś. Ale ładnie tutaj jest. Widać, że to jest wioska, którą trzeba zniszczyć. I? O, dostaliśmy nowy czar. 30 action pointsów. Increase instant. Heals your target for... Aha. Czyli siebie. Myk, lecimy. I zabijamy.
Invalid target. Mój target jest inwalidą. No. Dlaczego mój target inwalidą jest? Ja nie chciałem być crippled, motherfucker. Jeszcze mi powiedzą, że jestem złym człowiekiem. Oh yeah, more corpses, corpses. Czyli dobra, na coś już trafiliśmy, co powinniśmy zabijać, więc jest okej. Okay. O, fajna sprawa, za przeszkód nie możemy czarować. Więc zakładam, że przeciwnik będzie za ścianą, nie możemy nam nic zrobić, to jest dobre. Okej, okay. I jeszcze jedna. No to lecimy. W sumie nie za bardzo znam się na chaosie i w ogóle tym świecie, tej stronie Warhammera, gdzie właśnie dominuje chaos i chaos, równe zło, rządzi tym krajem. Ruins of Power, normal public quest. Czy ja tutaj coś muszę zrobić? Thorfinn Citizen. Kill Thorfinn of the Thorfinn. Kill Captain, Defiant Soul Drainer, coś z tym. Nie wiem o co chodzi. Zium. You're dead. I helped you. Tower Guardians. Chyba ich mam. Tower Guardians, tak, muszę ich zabić. Czemu mnie to nie dziwi, że muszę ich pozabijać? Na szczęście przychodzę pojedynczo. Jakby było ich więcej, to mogło być gorzej. Jezu, tyle roboty. Okej. Okej. Puściłem bączka. Co parę sekund zadaje obrażenia, ale strasznie mało mimo wszystko. Kolejne żyrokoptery. Czemu nie zaatakował? Jeszcze jeden? Okej. Myk. Za daleko. Okej. Ojejku. To mnie bije. O Jezu. Przestań. Czymkolwiek jesteś, przestań mnie bić. No, naprawdę. Nie wiem, co mnie biło, ale mi się to nie podobało. Na wszelki wypadek zabiję gościa, żeby później mnie to coś nie biło. Okej. Teraz jak widzę, tutaj całkiem sporo ludzi gra. Okej. Okay. Kill Captain Voli. Tower Guardian, coś. Okej, okay, Tower Guardian, to też trzeba zabić. Pewnie w środku znajduje się ten gościu. Myk. Umrzyj. Dzień dobry. Kapitanie. Myk. Lecę cię zabić. Ha. Frajer. Głupi ork. Orkowie zawsze byli głupi, trzeba było się nimi wysługiwać. Tak, to się nigdy nie zmieni. A zatem, wracamy oddać questy. Goblin strzelający. I jego mała frytka. Piękne. Na trailerze jednego, właśnie chyba Warhammera Online, była ta scena z tym... Hello, what are we doing here? Multilocker, coś tam.
Halo. Ja bym chciał to wziąć. Goodbye, goodbye. Daily quest. Halo. Ale ja bym chciał to zrobić. Z tego, że to jest, no nie wiem, 9 poziom. I hate you. Dobra, teraz powinienem to raczej w ogóle... Jezus, znowu! Won ode mnie. Ten trup mnie atakuje. What the fuck? Za przeproszenie... Wypierdalaj! Miałem, kurde, nie przeklinać, ale takie mugi mnie denerwują. Dobra. Oddam te questy i będę mógł wam powiedzieć, że bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie mnie, że jesteście tutaj ze mną. Bardzo się cieszę, że tyle osób przeszło na mój kanał. Tak naprawdę cieszę się z każdej osoby, która przeszła na ten kanał, żeby móc mnie dalej oglądać, z racji tego, że nagrywam gameplay, a nie, że po prostu pełno gówna wrzucam na jeden kanał i robi się tam naprawdę jeden wielki bajzel. Niektórzy powiedzieli szczerze, że nie oglądają mojego kanału ze względu na to, że właśnie wrzucam gry. Bo przyszli tam dla filmów z walk rycerskich. Zatem ten kanał będzie stricte pod gry, dlatego będziemy raczkować ze mną, a mój główny kanał, czyli Rymcerz Nami, będzie pod walki rycerskie. Zatem dziękuję wam serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, ciao!